aby prawidłowo przebiegał proces spalania ekogroszku w kotle na ekogroszek, muszą być czyste kanały doprowadzające powietrze do palnika oraz drożne otwory w retorcie. Czyszczenie kanałów doprowadzających powietrze musi jednocześnie przebiegać razem z czyszczeniem retorty. Po wyjęciu retorty widzimy, że na zewnątrz są kanały doprowadzające powietrze do palnika. Tu widać ilość zgromadzonego popiołu w kanałach doprowadzających powietrze do retorty. Nie jest duża ilość, ale należy usunąć zalegający popiół. Następnie odkręcamy śruby mocujące dekiel. Do czyszczenia kanałów używamy pędzel krzywik. Wprowadzamy kanał i omiatamy. Przesuwamy pędzlem, wymiatamy przez dolny otwór służący do odprowadzenia zanieczyszczenia popiołu. Jak widzimy, w kanałach doprowadzających powietrze do retorty jest bardzo dużo popiołu. Skąd ten popiół pochodzi? Otóż poprzez otwory znajdujące się w retorcie przedostaje się do kanałów doprowadzających powietrze. Następną czynnością jest usunięcie popiołu, wyczyszczenie pokrywy oraz wyczyszczenie retorty. Po wyczyszczeniu pokrywy montowanej na dnie kanału doprowadzającego powietrze do kotła na ekogroszek montuję taką pokrywę bez uszczelniania silikonem. Oryginalnie ta pokrywa nie była uszczelniana silikonem. Uważam, że spadające drobiny popiołu na dno tego kanału samoczynnie uszczelnią tą pokrywę. Przystępuję do przykręcania tej pokrywy. Te kanały są dosyć głębokie. Po wyczyszczeniu tych kanałów nakładamy uszczelniacz odporny na wysoką temperaturę rzędu 1200-1500 stopni Celsjusza. Retortę wkładamy najmniejszą ilością otworów od strony wentylatora. Retortę wkładamy na obudowę kanałów powietrznych. Przyciskamy, jak retorta osiądzie, już nie ruszamy. Po założeniu retorty oczekujemy odpowiednią ilość godzin w zależności od użytego uszczelniacza. Gdy uszczelniacz nam zwiąże, uszczelni retortę, wkładamy szufladę i przystępujemy do rozpalenia kotła.